Dobry wieczór! Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Pipeta! Dziś zajmiemy się palącym problemem roku 2012. Postaramy się obalić wiele narosłych wokół niego mitów i plotek. Przedstawimy całą sytuację z punktu widzenia nauki. Przejdźmy do rzeczy! Poznajmy zatem podstawowe fakty o miejscu, w którym ma się to wszystko wydarzyć. To znaczy o naszej planecie Ziemi. Jakiś czas temu okazało się, że Ziemia nie jest podpierana przez żółwie, krokodyle i żadne inne zwierzęta, ani przez jakichkolwiek herosów. Wyszło również na jaw, że nie jest płaska. Zauważono także, ze sporym zaskoczeniem, iż nie znajduje się w centrum wszechświata. Zaprezentuję Państwu teraz ruch ciał niebieskich. Dajmy spokój. Teraz zapraszam na krótki materiał filmowy. Wietek! Czerwony! Mam dla Państwa dobrą wiadomość! Tak się nie stanie. Koniec świata większość ludzi kojarzy z rokiem 2012, gdyż wtedy właśnie kończy się kalendarz Majów. Ci ludzie twierdzą, że wówczas nastąpi przebiegunowanie się Ziemi. Są to mrzonki. Z tą datą wiąże się coś zupełnie innego. Prawdziwe niebezpieczeństwo i przyczyna katastrofy nie leży w przebiegunowaniu, lecz w czymś zupełnie dla nas niespodziewanym, a oczekiwanym już tysiące lat temu przez Majów, migracji Chińczyków do Europy. Ogromna liczba obywateli Chin, podążając ku lepszemu życiu, zachwieje odwieczną równowagę we wszechświecie. Przyjmując, że przeciętny przedstawiciel narodu chińskiego, przybywający na stary kontynent, waży około 42 kg, a liczba imigrantów zbliżona jest do miliarda, łączna ich masa wynosić będzie 42 miliony ton. Ważną i nieuniknioną konsekwencją przybycia do Europy imigrantów z krajów azjatyckich będzie wzrost ich wagi o około 17%, będący skutkiem zmiany diety. Podsumowując, chińscy przybysze ważyć będą niemal 50 milionów ton. Wartość tę nazwijmy masą apokalipsy chińskiej, w skrócie MAG. Jako ciekawostkę powiem Państwu, że gdyby jeden mach znalazł się na powierzchni odpowiadającej Litwie, to wskutek oddziaływań grawitacyjnych i innych skomplikowanych zależności fizycznych Ziemia wyleciałaby ze swojej orbity.
Bądźcie jednak państwo spokojni. Sztab naszych naukowców wykluczył taką ewentualność. Jeden mach rozproszy się na większej powierzchni, co również będzie brzemienne w skutki. Po zajęciu całej Europy spowoduje nacisk na zachodnioeuropejską płytę tektoniczną i wywoła jej obniżenie. Doprowadzi to do przesunięcia środka masy Ziemi w kierunku drugiej półkuli i wytworzenia olbrzymiej ilości energii przyczyniającej się do erupcji wulkanicznych i wstrząsów sejsmicznych. Liczne intruzje magmowe spowodują znaczne odkształcanie kontynentu australijskiego, a ostatecznym skutkiem będzie powstanie gigantycznego wulkanu pod górą Kościuszki. Nastąpi eksplozja o niespotykanej dotąd sile, która wypchnie wspomniany masyw ku górze. Oderwany od planety masyw skalny osiągnie trzecią prędkość kosmiczną, dzięki czemu wydostanie się poza obszar działania grawitacji ziemskiej. Odbędzie podróż międzyplanetarną, siejąc spustoszenie w Układzie Słonecznym. Jak było widać na prezentacji, wskutek tej eskapady Góry Kościuszki dojdzie do anihilacji Słońca. Zapewne będzie tu spektakularny widok, aczkolwiek niemożliwy do obserwacji z powierzchni Ziemi, ponieważ chmura pyłu i dymu przesłoni całe niebo. Tłumaczyć państwu nie muszę, że skutkiem tego wydarzenia będzie globalne ochłodzenie oraz egipskie ciemności utrzymujące się przez mniej więcej ruski rok. Należy podkreślić również, że komfort oddychania znacznie się obniży. Tym miłym akcentem zakończymy dzisiejszy program. Pozostaje mi zaprosić państwa na następny odcinek, w którym to rozwikłamy zagadkę otrzymania Oscara przez Denzela Washingtona za rolę Baracka Obamy, którą zagra za pół roku. Zapraszam na zwiastun. Thank you.